Dzisiaj rano na mszy o 9:30 ojciec Jakub powiedział, że 30 maja obchodzimy rocznicę kanonizacji świętego Antoniego z Padwy. Niecały rok po śmierci został ogłoszony świętym. I też niedługo potem w Belgii Pan Jezus, objawiając się świętej mniszce, siostrze Juliannie, powiedział, że wolą Trójcy Przenajświętszej, moją też, jest to, żeby pierwszy czwartek po uroczystości Trójcy Przenajświętszej był dniem poświęconym uwielbieniu Bożego Ciała. Także to było w Belgii wtedy. I Belgia wówczas była pierwszym krajem, który wprowadził procesję ku czci Bożego Ciała. Jak się wszystko zmienia, nie? Bo zawsze jesteśmy wezwani do nawrócenia. Dzisiejsza Belgia jest wezwana do nawrócenia i my też. Pamiętam, ja miałem łaskę być w Padwie, w Bazylice Świętego Antoniego przez prawie 7 lat. Wysłała mnie tam obediencja, posłuszeństwo zakonne i ja nie bardzo wtedy lubiłem Świętego Antoniego, bo go nie znałem. Bałem się o tym powiedzieć głośno w naszych kręgach, żeby mnie nie zakrzeczano. Ale Świętemu Antoniemu powiedziałem prosto z mostu: posłuchaj, ja cię nie znam i więc nie umiem cię kochać. A przesłało mnie to posłuszeństwo do Bazyliki Świętego Twojej w Padwie, więc musisz mi teraz pomóc, dać się poznać, a na pewno cię pokocham. Bo inaczej ci przyniosę wstyd, będąc w Bazylice, jakim będę spowiednikiem i jak będę przyjmował ludzi w Twojej Bazylice. Żeby ci nie przynieść wstydu, a ujmy Panu Bogu, proszę cię, pomóż mi. I każdego dnia pukałem do grobu świętego Antoniego, bo się z nim umówiłem, że nie będę kładł ręki na płycie jak wszyscy, ale zapukam, żeby wiedział, że ja przyszedłem. I dawałem mu listę spraw, a wieczorem po zamknięciu bazyliki, przed włączeniem alarmu, szedłem i dziękowałem. I mówiłem: jeszcze cię nie znam i nie kocham cię, nie umiem cię kochać. Udaję, że wszystko gra, kiedy mi każą, mówię modlitwę, ale ja jej nie czuję. Minęło 2 lata, odczułem taką olbrzymią miłość do świętego Antoniego i dał mi tyle dowodów, że pomaga. I to we wszystkich sprawach. I kiedy znalazłem się w Tanzanii, będąc 4,5 roku do wypadku, znalazłem się w miejscowości Mwanga, a potem pojechałem na wioskę Kiomo i tu zawsze mylę Kilomeni, Kileo. William? Kileo? Okej. Okay. Znalazłem się w Kileo. To jest to biedniutka wioska, parę chatek, w tym połowa muzułmanów. I kiedy znalazłem się tam, żeby odprawić mszę świętą, zobaczyłem, ci ludzie z różnych stron szli, okurzeni tym pyłem jak popiół. Zapomniałem z tego wszystkiego, że to nie jest pora deszczowa. I powiedziałem im po Ewangelii, że Pan Jezus, kiedy ukazał się święty Faustynie, on pokazał jej, że jest realnie obecny w Eucharystii i przez kapłaństwo, które on zostawił w Kościele, bo to jest jego kapłaństwo. I że gdy będziemy mu ufać w jego realną obecność i modlić się na koronce do Bożego Miłosierdzia, on da wszystko, nawet deszcz. Powtarzam, zapomniałem, że to nie były pory deszczowe. A że nie umiałem jeszcze dobrze swahili i teraz już prawie nie umiem, bo zapomniałem dużo, ale oni mnie rozumieli, jak mówiłem, bo mówiłem bardzo prosto i dobrze, bo to uczy pokory też. I oni chwytali i powiedziałem im, jeżeli wierzymy, to on nawet teraz da deszcz, bo mamy mszę świętą, wznosimy kielich zbawienia, wołamy jego obecności. To da deszcz. Przerwałem moje słowa, kazania i zacząłem mówić z nimi koronkę do Bożego Miłosierdzia. Bez wierzy w Boga, bo i tak będzie za chwilę. I na drugim dziesiątku koronki do Miłosierdzia Bożego, a było tak gorąco, bo to był koniec maja, początek czerwca, gdzieś blisko Bożego Ciała, lunął deszcz. Ludzie w radości uwielbiali Boga, cieszyli się. Popatrzyłem na nich, mówię, Jezusa Eucharystycznego wzruszyła prostota, ubóstwo i ufność tych biednych ludzi. Połowa nie miała nawet butów. Ktoś tam miał zrobione z opony buty.
I wyszła najstarsza babcia, taka chudzina, i zaczęła tańczyć w tej kaplicy, uwielbiając Boga za deszcz. Mnie popłynęły łzy i pomyślałem sobie, wzruszyła Boga ich ufność, ich pokora i ubóstwo. I potem po mszy świętej powiedziałem do nich, wiecie co, ja poproszę ojca Michała, proboszcza, żeby mi pozwolił przyjechać jeszcze w tę niedzielę, choć nie była już ich kolejka. Bo nas było wtedy dwóch tylko, a kilka wiosek. I przewiozę monstrancję i powiedziałem im, monstrancja to takie naczynie, w którym włożymy konsekrowaną hostię, to prawdziwy Pan Jezus. I pójdziemy wśród waszych domków i na pola, na których się kurzy, że aż. I tak zrobiłem. Idąc z Panem Jezusem, oni śpiewali to, co potrafili, ale w końcu powtarzaliśmy tylko jeden refren. Wzniosę kielich zbawienia i wezmę imienia Pana. I potem Jezu, nie na kutumaini, ja Jezu, ufam Tobie. I powiedziałem do Pana Jezusa w monstrancji, zobacz, widzisz, jaki kurz idzie Ci w twarz, bo miałem go w monstrancji. Oni są tak zakurzeni i są biedni i duchowo, i materialnie, i fizycznie, ale ich serca są tak pokorne i ufne. Proszę Cię, chlebie z nieba daj, deszcz. Pobłogosławiłem ich i pod wpływem tego wszystkiego powiedziałem, że wieczorem będzie deszcz. Wróciłem do naszej misji i wyglądam od obiadu już, czy wieczorem się chmurzy, nie ma chmur. Mówię, Boże drogi, jak ja się tam u nich pojawię, jeżeli nie będzie deszczu. Nagadałem im, a oni uwierzyli, a potem mi przyszła. Dlatego, że nagadałeś, a oni uwierzyli, ja dotrzymam słowa. I przyszła wielka czarna chmura i lało porządnie. Byłem tak szczęśliwy, że poszedłem do wewnętrznej kaplicy w naszym domu i powiedziałem Panu Jezusowi, Ty zawsze dotrzymujesz słowa i ja mało kiedy. Ty dotrzymujesz i Ty mi ufasz, kiedy ja obiecuję, że dotrzymam. I kiedykolwiek dotrzymałem Ci słowa, Ty tylko dlatego, że Ty mnie uzdolniłeś dotrzymać tego słowa danego Tobie. I przyjechał katechista, drugi dzień i mówi, ojcze, i muzułmanie, i baptyści, i katolicy, wszyscy wyruszyli z motykami i z ziarnem kukurydzy i kopią dołki, sadzą kukurydzy. I mówią, kapłan przyjechał, Jezus wyszedł, pobłogosławił i Bóg dał deszcz. Chleb z nieba dał nam ziemski chleb. I chcę z wami się podzielić moimi, tu jest tylko jedna kartka, to jest tylko parę linijek. Nosiłem to w sercu od dawna i przelałem na papier i poprosiłem diakona, żeby mi to wydrukował dużymi literami. Eucharystia jest największym darem Jezusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Jest ofiarą pojednania nas z Bogiem. Prawdziwą obecnością naszego wyzwoliciela. Chlebem z nieba, darem Boga Ojca, wiecznym przymierzem miłości. Realna obecność Boga, Stwórcy, Odkupiciela Jezusa. Jest życiem Bożym żyjącym dla nas. Paschą naszego przejścia z niewoli, grzechu do prawdziwej wolności. Jest źródłem szczęścia. To Jezus, bezgraniczna miłość, która wszystko rozumie, wszystko przetrzyma i wszystko wypełni zbawczą obecnością. Jest prawdziwym spotkaniem Boga z człowiekiem. Największym cudem obecności Bożego Baranka, z którego Jezus patrzy na nas z miłością, zna każdego po imieniu i nam błogosławi każdego dnia. Eucharystia to Jezus żyjący wśród nas i dla nas. Spieszmy się przyjąć tę miłość, żyć nią i dla niej w naszych sercach. Jemu chwała, teraz i na wieki. I zamykając, ja jestem bardzo wdzięczny Bogu za dar kapłaństwa. Jestem mu wdzięczny, że mnie wynalazł. Z ortografii zawsze miałem dwóje.
na maturze musiałem się dużo modlić do Ducha Świętego, żeby mi pomógł nie popełnić błędów ortograficznych, bo bym nie zdał. Z matematyki byłem noga. Musiałem go prosić, żeby mi pomógł zdać. I upatrzyłem sobie 2 czy 3 zadania z ubiegłych matur, ktoś mi dał. I Bóg tak sprawił, że były 3 zadania, a 2, które ja wiedziałem, bo miałem ściągę. I wrąbałem na pamięć. I szybko rozwiązałem i zaniosłem kartkę. A pani mówi, tak młodzieńczy, zrobiłeś pięknie, jeszcze tylko jedno, rozumiem, żebyś miał 5, a ja skłamałem. Boli mnie tak strasznie głowa. Sobie pomyślałem, kobieto, gdybyś ty wiedziała. To Duch Jezusa mi pomógł. Duch Jezusa mnie doprowadził do kapłaństwa. To On mnie wybrał, bo mnie ukochał. To On wybrał moich współbraci. To On wybrał ojca Jana Muchę, który w niedzielę ma 50 lat kapłaństwa. To On wybrał tych naszych 4 diakonów, którzy będą, 3 będzie miało w sobotę święcenia, a 1 będzie miał w następną sobotę. I wybrał innego na diakona Adama. To On, to Jezus. I jest prawdziwie obecny wśród nas przez kapłaństwo. Jest w tabernakulum, bo nas kocha. I zamykając, nie lubiłem być ministrantem, bo gadali i wiercili się przy ołtarzu. A ja z drugiej strony nie byłem taki święty, bo rozrabiałem na lekcji religii w kościele, że aż. Bo ksiądz był staruszek, astmatyk, więc mówił powoli, a myśmy byli zmęczeni po kilku godzinach szkoły i przez łąki do kościoła lub przez śnieg zaspy, głodni. A on mówił powoli, ja nie mogłem się doczekać, kiedy już skończę albo żywiej. Więc mnie wołał, siedział w klęczniku, wysyłał mnie między 2 ołtarze i kazał mi iść uklęknij przed tabernakulum. A mówię, co to jest tabernakulum? Ta skrzynka, on tam mieszka prawdziwie. Światełko, które się pali, mówi, że tu jest Jezus. Chwilę poklęcz, a potem sobie usiądź, żebyś znów nie rozrabiał. I wpatruj się tylko w tę skrzynkę, tam jest Pan Jezus. Na każdej lekcji religii tam lądowałem. I dzięki Bogu zostałem. I zamykając jedną modlitwą, którą kapłani mówią przed przyjęciem Pana Jezusa, mówią w ciszy, ona jest przepiękna. Skupcie się i uczyńcie ją waszą. Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, Ty z woli Boga Ojca za sprawą Ducha Świętego przez swoją śmierć dałeś nam życie. Wybaw nas przez ciało i krew, przez najświętsze ciało i krew Twoją od wszelkich nieprawości naszych i od wszelkiego grzechu. Daj nam także łaskę zachować Twoje przykazania i nigdy nie odejść od Ciebie.